w momencie tego ustalania tego planu, ja byłem sąsiadem, no i tak naprawdę zgłaszałem uwagi, że brałem udział w tym planie i cel był taki, żeby po prostu zwiększyć mój hotel o 3 kondygnacje. 2 pokoi i 1 gabinety masażu, sala odnowy biologicznej dla sportowców. Przy okazji przy budowie nowej hali. Ponieważ był to tryb taki troszkę przyspieszony, zależało miastu, żeby dostać pozwolenie i przeprocedować plan zagospodarowania, powiedziano mi, że pan prezydent powiedział, że nie będzie robił problemu w związku z tym, tylko trzeba chwilę poczekać, żeby w tym momencie nie blokować tego planu. Tak. No i ja po prostu zapewnienie miałem prezydenta, że będzie to wszystko szło w kierunku umożliwienia mi rozbudowy. No i w obecności pan prezydent również mi obiecał przy pracowniku i wręcz nakazał zrobienie tego. No niestety jak do tej pory nic się w tym względzie nie stało. Tylko cały czas czekam. Mamy 18 rok. No chciałbym budować tą halę. No i to jest wiadomo, płacił będę 100% podatków więcej przez to. Także to są też jest dla miasta dobrze, prawda? No oczywiście zatrudnię przyszłych pracowników z Puław. Także bardzo mi zależy, żeby moja inwestycja w rozbudowę hotelu wraz z wybudowanym hotelem, żeby się zbiegły, żeby to był po prostu moment wspólnego rozwoju, prawda? I hali. Mało tego, w tym momencie na przykład hotel może przyjąć autokar sportowców. Ostatnio miało to miejsce. Jeżeli będzie nowa hala, dużo będzie tu sportowców, prawda? Którzy będą chcieli robić jakieś treningi, jakieś będą sparingi, prawda? W związku z tym będą mieli bliziutko bazę noclegową. Także to jest samo dobre dla tej hali i dla miasta. Może oszukany to tak nie, zależy mi bardzo na tym, żeby po prostu uzyskać pozwolenie na rozbudowę, także myślę, jestem dobrej myśli, że pan prezydent Grober, Rada Miasta, że dotrzyma słowa, bo tak naprawdę to jest z korzyścią dla miasta.